A dzisiaj mamy. Laczkowa wojna. Ale że jak wojna? Że z laczka? Świetna przygoda. Jeszcze nigdy w zasadzie z laczka w ryj nie dostałem. Okej. Okay. Robi się ciut dziwnie. Tak więc, mój kochany widz, zanim zaczniemy, mógłbyś zostawić taką łapeczkę w górę. O Jezu, przepraszam, o Jezu. Proszę o łapki i beka, bo to jest jak świnia ostatnio. Nie, w sensie naprawdę fajnie było, jakbyś zostawił, także dziękuję. W porządku jesteś, jak zostawiłeś. A teraz muszę otworzyć chyba skrzynkę, no nic więcej tutaj nie widzę. Wykonaj super ważną misję. Czekaj. Nie to do góry, tylko to do góry. Teleportacją. Ej, mam rzeczy w ekwipunku. Nie wiedziałem. Czekaj. Ej, mam karabin na łapki w górę. Ja nie wiedziałem, że mam takie coś. Czas łapki 11 minut, 2 sekundy, tak? Oksowy bimber i mamy książkę z piórem. Dobra, mam do wykonania super ważną misję. O Jezu, klikłem to. Czemu ja bym... Generalnie dzisiejsza mapa jest od foodie i patataja, więc będzie fajnie. Już graliśmy w kilka map od nich. Okej, okay, zanim zaczniesz mapkę, masz super ważną misję. To brzmi jak bojowe zadanie. Musisz odzyskać moją wenę, bo nie mogę zrobić mapki. Wysyłam cię w Bieszczady, bo pewnie tam nabiała moja wena. Co jest? Chcę mieć karabin na łapki w górę. Ej, nie mogę trzeć łapkami, on tylko zbiera. Można wypić bimberek? I lecimy w drogę! Okej. Okay. Serio zostałem po prostu wysłany w Bieszczady. Poszukiwanie weny. Gdzie mam pójść? No się mam na... Tam coś jest. Kto tam stoi? Czekaj. To trzeba pójść tam na dół chyba od tamtej strony. Tak jak początkowo planowałem przynajmniej w głowie pójść, nie? O, jest skrzynka. Fajnie. Co mamy? Pudełko z wełną. Z weną, nie z wełną. Co? Jakiś głos. Nie tak szybko! Co się stało? Ojoj. Pan Bedrock. Co tu mam? Pudełko z weną. Dobra, nieważne. Jest wena, to niech będzie. Klik! Ej, ziomek, kim ty jesteś? Kryzys twórczy, o Jezus. Jak ma kryzys twórczy? Ja jestem kryzys twórczy i nie pozwalam nikomu z weny korzystać, którą ukradłem sobie. A, ale ja cię powstrzymam. Ja chcę zagrać w tą mapkę, wiesz, mordo? Znaczy, już nie mordo, Bedrocku. Nie dasz rady. A, tak się składa, iż mam przy sobie karabin na łapki w górę. A wiem, że się ich boisz. A, ale masz pusty magazynek. Ha. Ja mam dużo łapek w górę. Tak? Mam dużo? To od was zależy. Ej, bo jak nie będzie dużo łapek w górę, to chyba przegram. Ej, mam ładowanie łapek! 200, 2000 łapek w górę, 5000, oj. Ilość łapek w górę wywaliła poza skalę. Skąd ty masz tyle łapek w górę? Umiem je w kreatywny sposób wyciągnąć od widzów. Ładujemy karabin. Kryzys twórczy. Dobra, wygrałeś! Ale śmiesznie, co? Ale wy jesteście gałgany najlepsze. I co tutaj mam? Okej, okay, mam dźwigienkę. Jak fajnie! Jakie gałgany. Ej, gdzie ja się obudziłem? Czekaj. Tytuł mapy. Laczkowa wojna. Twórców Nima Dalidyna. Paszli Sevon. Audycja radiowa. Wow, dostałem killów. Coraz więcej ofiar laczkowej wojny. Laczkowe Imperium osoby o pseudonimie Czas rozrasta się coraz szybciej. Pani Krysiu, co wiadomo w źródle jego mocy? Nasz szpieg w szeregach wroga donosi o niepokonanej broni zwanej różowymi puchatymi laczkami. Jak powszechnie wiadomo, jest to najbardziej mocarny rodzaj laczków. Zakłócenia, radio się wyłącza. Krz. Nie wiem, czy tak robi radio, jak się psuje. Nieważne. Ja dostałem killów, czekaj, mogę niszczyć kamienne cegły. Tutaj to mogę? Gdzie są kamienne cegły? Czekaj. Ta płyta! Czym jest płyta? Ej, naprawdę nie wiem, jak wygląda ceglana kamienna płyta. To jest dość skomplikowane. Ja mam tak łazić i szukać zaraz, bo tak. O, tutaj! Ej, nie gadaj, że do lewej mam skoczyć. Tu? Ła! Dobrze, żyję. Dziękuję bardzo, jak sympatycznie. Dobra. Hop! Skrzynka z piórem. Zapewne myślisz, że to koniec. Otóż nie. To się dopiero zaczyna. To dopiero początek. Odkryłem, jak pokonać czas. To proste. Musisz mieć potężne laczki. Aż było tak poważnie. A skąd wziąć najpotężniejsze laczki, zapytasz? Pewnie, że z ryniacza albo staremu trzeba ukraść. Od ludu! Hej, jestem geniuszem, prawda? Oczywiście, że jestem. A, to nie koniec, odnalazłem jego kryjówkę. Kryjówkę ludu. To jest jeden ziomek? Tak więc, nie przedłużając. Bo swoim geniuszu mógłbym się rozpisać godzinami. Kryjówka ludu XD jest ukryta. Zapomniałem gdzie... Jednak mój geniusz jest tak genialny, że gdzieś tutaj ukryłem wskazówki. Janusz, nie powiem Borodo. Co jest? Czemu ja się cały czas palę jak taki gałgan? Przestań się palić, gałganie! O, mogę tak? O, super, już się nie palę. Tutaj jest ukryta wskazówka? A gdzie on tutaj sobie kliknąć, że wskazówka, że niby...
że niby tutaj jest lawa. Ja mam wejść do lawy, czy co mam zrobić teraz? Przepraszam bardzo, bo chyba zagubiłem jakąś informację dosyć ważną. Do lawy, hop. Ała. Do lawy, hop. O, mogę, pa! Wiedziałeś? Dobrze. Znowu się pal. Teleport do ludu. XD. Do ludu XD. Okej, oni się nazywają lud XD. Ja myślę, że to po prostu jest minka na końcu, a to jest sam lud w sobie jako lud XD. To mnie pisze o tej godzinie. Przepraszam, proszę mnie nie denerwować. Dobra, trzeba wziąć łyczek kawy, bo jedziemy do ludu XD, a tam będzie grubo. Bardzo dobra kawa. Ale dobra kawa. No pewnie, wytrzyj ryj spodnie, elegancko. Zostałeś oszczerzony. Ej, jeszcze nikt mnie nie oszczyk. Co jest? O co chodzi? Gdzie ty, fryzjer będzie na dole? Zaraz będą miny. Okej, okay. Jakie miny? Sam tego chciałeś. Wszystko jest zaminowane. Co za chałgany. O co chodzi? Zostałem zaminowany. Ale oni są XD. A raczej zaemotkowany. Żartownisie. Tam się żart wyostrzył trochę. Zejdźmy na dół. Śmiesznie. Podoba mi się. Tęskniłem za mapami od was. Jezus, a co tutaj jest? Kto do tego dopuścił, żeby takie miejsce miało miejsce w tym miejscu? Przepraszam. Łamietek. Mietek i pierdek. Pierduś. Ja chciałem takiego pierdusia zawsze mieć w domu. Na komunię pierwszą. Spaczony grzyb. Mietek, wyjdź. Pierdek mi zsiniał. Na którym jedziemy? Na pierdku czy na mietku? Napiszcie w komentarzu, na którym powinniśmy jechać. A nie, to nie jest na żywo. Chyba ja jadę na pierdku. Pierdkowi jest dosyć zimno. Tędy pierdek! A, tędy się nie da. Pierdek! Frrr! Lecimy! Pierduś! To trzeba cię uwolnić najpierw. O! Teraz pierdek możemy iść. A w tamtą też się da? Tak, w tą też się da. Ale to jedźmy, pierduś. A ten jak się nazywa? A ten się nie nazywa. Czekaj, pierdek, ja bym chciał z ciebie zejść. Ja dojechałem w dobre miejsce. A co jest po drugiej stronie? Czekaj. Pierdek! Jadziem jeszcze w ta struna, czekaj. Come on, bro, over here. Dobrze, że jesteś taki szybki. To nie trzeba daleko jeździć. A, w sensie tu nic nie ma. Dobrze, właśnie tego oczekiwałem. I że czołem przyrżnę w kamień. To też przyjemna sytuacja. Ej, on coraz szybciej biegnie. Pierdek, nie biegaj tak szybko, bo się potkniesz. Jezus! Chyba nie miałem tego zrobić. Nie wiem, czy ktoś to przewidział, że to zrobię. Nie mam pojęcia. Są mieszkańcy XD? Lud XD? Czekaj. XD, XD? Chyba już wiem, dlaczego kto coś tutaj kupuje. XD. Czy sprzedaje pani może laczki? XD, 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 XD. Się nie dogadamy chyba. Trzeba im zajwanić laczki! I drama. Nie no, dobra. Nie mogę kraść laczków po prostu przypadkowym ludziom, a tym bardziej sprzedawcy w sklepie. To tak nie wypada chyba. Dzień dobry, XD. Chciałem kupić laczki. XD. Co jest? Z tym też się nie dogadam, czekaj. Mam nadzieję, że wytnę tego beka, bo to będzie straszne, jeżeli tego... Dobra, doszliśmy do takiego punktu. Pytanie, co jest tutaj? Ty, coś jest? To jest tłumacz polsko-XD-owski. A gdzie on jest? Czekaj. Notatka od Woody'ego. Statuetka złotego sąsiada. Co jest? Skąd takie rzeczy mam? Odznaka diamentowego sąsiada. Skoro to czytasz, to zapewne potrzebujesz profesjonalnego tłumacza dialektu XD. Jednak ja jestem na wakacjach, a wiesz dlaczego? Cóż, to długa historia. Zaczęło się od tego, że mój sąsiad się prowadził. Kompletnie nie wiem dlaczego. Cóż, wtedy moja kariera w telewizji stanęła pod znakiem zapytania. Cóż, jednak potem pojawił się drugi sąsiad. Wytrzymał tydzień, potem się prowadził. Kolejny podobnie, ale wytrzymał 4 dni. Potem był pan Genio, wytrzymał ze mną aż miesiąc, ale ten też się prowadził. I tak teraz ten dom obok mojego stoi pusty, nikt go nie chce kupić. Wtedy moja kariera w telewizji się skończyła. Przejąłem posadę tłumacza w tej małej wiosce, ale teraz otrzymałem anonimowy cynk, że mój ulubiony stary sąsiad wybiera się na wakacje jachtem. Tak więc szybko poczynię rezerwację i płynę razem z nim. Piękne. Jeśli wiecie, do czego mogło być to nawiązanie, to możecie napisać w komentarzu. W każdym razie, poza tym, że on był tłumaczem, to nie wiem teraz, jak mi pomoże tłumaczyć, skoro go nie ma. To je Maciej! Ja nie wiedziałem, że ty się Maciej, chłopie! Dzisiaj jest wystawa najpotężniejszych laczków! Bilecik jedyne 5 zł! Miło w końcu kogoś spotkać, to gada po polsku. Wiesz, jak ktoś chce rozkręcić biznes, musi gadać kilkoma językami, wiesz, takie XD i wtedy można rozkręcić swoje XD, nie? Dobra, ja nie wchodzę na tę wystawę. Najpierw zapłać 5 zł. A nie możesz puścić mnie za darmo? Wpuszczę cię, jeżeli przyniesiesz mi diaksa od tłumacza. Ja go nie wziąłem? Mam! Proszę. O. Dzięki, Maciej! Dobry jest z ciebie człowiek. Co to jest? To są same laczki, ty. Ile laczków? Na wystawie przyszłego miesiąca dopiero będą legendarne laczki Janusza?
One nie na pewno zniszczą czas, muszę je zdobyć. Skoro nie ma ich nawet sobie, to muszę być w magazynie. Czekaj, tu jest magazyn? Tam jest magazyn! Jak mam otworzyć magazyn? Ja cię, w magiczny sposób drzwi zniknęły, coś niesamowitego. Co tutaj miałem zejść? Wow, czekaj. Coś mam tutaj, jakaś z piórem. Czekaj. Co to jest napisane? Zapewne chcesz ukraść legendarne laczki, co? A bierzę je, nienawidzę tej pracy, ochroniarz. To super. Poszło prościej niż się spodziewałem. Niebieski klejnocik, sztabka czarnego czegoś, kurz. Róża wiatru. Ulepsz sprzęt, nie. O, to za buty! Czekaj, mogę sobie wziąć same buty? Prawdziwe laczki Janusza, ty. Czekaj. Laczki Janusza, jeszcze zalatujące bolą i promocją. Maciej, złodziej! Dobra, trzeba klikać dalej. I co teraz? Hadów ciry. Ej, mordo, a ty to kto? Kubotu z drogi. Jestem królem ludu XD. Władcą laczków, dziedzicem cebuli, buractwa, panem ludu Januszy i promocji. To żeś się przedstawił, no, fajnie. Zostajesz przełapany na kradzieży laczków Janusza, najpotężniejszego z artefaktów najbardziej mocarnych laczków, mordo? Znaczy, dlaczego mordo wszędzie dodaję? Musiałem, bo ich potrzebuję. Najpotężniejszych laczków, by powstrzymać czas. Kubotus drugi, nie przerywaj mi, kiedy mówię. Zostajesz skazany na wrzucenie do wulkanu jako ofiara dla boga laczków. Ej, nie zgadzam się, żądam prawnika. Nie dostajesz prawnika, on jest na urlopie, a poza tym my XXI wiek, kto jeszcze wynajmuje prawników? Faktycznie mnie wrzucili. Załóż te laczki. Ale fajne laczki teraz mam. Czekaj, to jest jakieś przejście, nie? Dobrze, tu coś mam. I jak tędy zejdę, to będę bezpieczny? Czekaj. O nie, tu też jest lawa. Tędy chyba nie przejdę. Nie wiem, czy to jest... Ej, tu ktoś jest. Kim jesteś? Dlaczego cały czas się palę? Ja nie chcę się palić. Ja tam z nim siedzieć tutaj? Po cichu? Czekaj, daj jabłko. Daj to ja. Nie kradnij spodni ludziom, no! Czekaj, buzię widzę w tym tęczu, może to tędy muszę wyjść teraz. Z drugiej stronicy, nie tędy. Dzięki. Ej, a to jest wyjście. Z którym dałem iść, jak nie tędy? Tutaj? Chyba nie... Tu miałem dojść? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się wyprawia? Tak więc, zebraliśmy się tutaj, aby... Jeżeli chodzi ci o to, aby odbudować zakon Gałganów, to zapomnij. Ja z nim nie współpracuję. A ja nie współpracuję z nim. I właśnie dlatego zakon się rozpadł przez takich idiotów. Bo z sąsiadami tak jest. Z nimi nie idzie się dogadać, nie idzie. Cicho być, macie współpracować. A jak to zmusisz? Przyprowadzę panią babcię. Dobra, ja już nic nie mówię. Ja też. No, Patryczku! Nieładnie tak podsłuchiwać. Mam dla ciebie pewną misję. Ci panowie i pani Halena uprzejmie zgodzili się nam pomóc. A ty pójdziesz do pewnej wiedźmy i grzecznie wyobrazisz się, aby dała zaczarowane laczki dla tych tutaj miłych osób. Ale dlaczego ja? No bo to twoja wojna, nie? W sensie z winy twojej. Idziesz. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Dlaczego ja do wiedźmy mam pójść po laczki? Przepraszam bardzo. Kim pani jest? Dlaczego okiem do mnie celujesz? O co chodzi z tobą? Dzień dobry. Spodziewałam się ciebie. Nasze spotkanie zostało zapisane w gwiazdach. Chciałem poprosić, bym zaczarowała laczki dla przyjaciół twojego dziadka. A mogę dokończyć chociażby jedno zadanie? No, o to mi chodzi. Niestety nie będzie ci to dane. Dobra, to mogę te laczki, nie przerwałaś mi. Laczki zostaną dostarczone pocztą polską. A z tobą ktoś chce się widzieć. Że kto? No nasz wspólny znajomy. Chcę pogadać z czaszką. To położenie nie zostało załadowane. Długo żeśmy się nie widzieli. No trochę minęło. Kiedy to było? W 2018? Wraz z dziadkiem uciekliście z Wyspy Zagłady. A nie wykonaliście wszystkich zadań. Teraz czeka was zagłada. Psst, Foodie, to my dodaliśmy czaszkę do mapki? Właśnie miałam o to zapytać. Skoro to nie ani ja, ani ty, wyłączamy mapkę? Ej, nie, jestem ciekaw, co się stanie dalej. Tak więc jak mówiłem, zanim mi chamsko przerwano, czeka cię zagłada. I znowu jestem w podziemiach. Cześć, mordo. Kto to jest? O Jezus, to jest Ted. Snake. Cześć. No hejka, ciebie też tu wrzucili? Znaleźli nowy rodzaj skazania kogoś na zagładę. Wrzucają do jaskini i czekają, aż się zanudzimy na śmierć. Ciekawe, prawda? Ale mnie nie zanudzą na śmierć. Jest ze mną pan Kamień. Pan Kamień, przywitaj się. Idę od ciebie, mordo, baw się sam. Ja idę, ja nie chcę rozmawiać z panem Kamieniem. O co tutaj chodzi? Dobra, gdzie my teraz poprowadzi ta ścieżka? Co tutaj robi ten blok śmieszny? W którą stronę mógłbym pójść? Czy tutaj znajdę wyjście? Czy to jest dobry plan? To jest dobra droga? Bo nie jestem pewny. Hop. Klik. Klik. Dostałem TNT. Dostałem dźwignię.
Dźwignię mogę kłaść na TNT, a to na obsydian. Ej, już wiem, gdzie mam iść! Nice, dobrze! Przynajmniej raz poszedłem w dobrą stronę i nie muszę się wracać. Chociaż możliwe, że z drugiej strony też było to samo i bym dostał drugi zestaw tych rzeczy. No nieistotne, chodźmy do góry. Hop, hop, hop. O nie, dźwignia! Już mi się nie przyda chyba. Ej, przejście! A nie, jest dźwignia. Przetrwała to. Dobrze, fajnie. Hop, hop, hop. Gdzie dotarłem? Widzę świat! I laczków nie mam. Dziadek będzie zły. Co jest tu w środku? Co to za dom? Klik. Piwnice. Jeżeli granie w mapki czegoś mnie nauczyło, to to, że nigdy nie wchodzisz do piwnicy w podejrzanym budynku na zadupiu. Ale mapki takie psy nauczyciele, walić rozsądek, wchodzę tam. No pewnie, że tak! To brzmi jak plan, ale najpierw chodźmy do góry. Co jest u góry? Nic nie ma u góry. Super. Zaraz jedźmy tutaj. W piwnicy. Co będzie w piwnicy? Przycisk jest. Foodie, dobra, to jest nudne, naprawimy to. Patataj, okej, okay, ale dlaczego nie mogę teleportować nikogo na starą mapę? Ej, ktoś nieznany jest na mapie. Zabrano uprawnienia administratora graczowi Patataj i Foodie. To nie jest śmieszne. Co tu się dzieje? Ktoś przejmuje mapkę. O co tutaj chodzi? To jest przebijanie już chyba dziewiątej ściany, przepraszam bardzo. Mam tutaj kilka wejść. Mam dźwignię, ale to niestety nie od tego. Guzik, ej, dobra. Dostałem dźwignię, ale... Ona jest do tamtych drzwi, przecież one nie mają sensu. Tak, no na obsydię mogę kłaść, więc ewidentnie muszę tam pójść teraz. Ale czy to ma jakikolwiek sens? Przepraszam bardzo. Hop. Bez jaj. Tu jest obsydian, głupia, boże. Dźwignię tylko zmarnowałem, jak taki gałgan. Oddaj tą dźwignię. Jak mam teraz ją wziąć? Głupia, tragedia jakaś. To jest pan troll. Czekaj, kim jest? Ziomek od czasu. Witaj, Enzi. Dawno się nie widzieliśmy. No, od 24 czerwca gdzieś tak. Ziomek od czasu, więc nadszedł czas ostatecznej rozgrywki. Jakiej rozgrywki? Dalej. Ja będę się z nim tłukł! Głos z trybun. Popcorn, jeszcze ciepło, jedyne 10 zł! Ktoś przyjmuje zakłady, ziomek od czasu, więc teraz cię zabiję. Wiesz, ziomek, że mam legendarne laczki, nie? Więc raczej ja wygram. Miałeś. Dobra, pogadajmy o tym. Dobra, powiedz coś. Nie zabije mnie, hokus pokus czary marlaczek. Dawaj to! PATO! Ziomek od czasu został zmęczony z powierzchni mapki za pomocą laczka o rozmiarze 5000! Dobre zaklęcie, to Merlin! Jacie! Jaki fajny laczek! A tam stoi faktycznie gałgan jeden. Ej, chyba ugrałem to. I czas jest. Tadam! Koniec! Napisy końcowe. O, jak fajnie! Dziękuję bardzo! Świetne. Dwie czy trzy budowle. Ja zrobiłam więcej niż dwie czy trzy budowle, a co jeszcze zrobię? Wspierałam cię duchowo, to bardzo ważne. O Boże. Świetna mapa, naśmiałem się. Bardzo dziękuję za taką mapkę. Także Foodie i Patataj, niesamowita mapa. Możecie w komentarzu pochwalić ich, że naprawdę bardzo fajna mapa i poprosić, że jeżeli będą kiedyś mieli ochotę, chęci i pomysł, to mogą przygotować kolejną taką mapę. A kto dotrwa do samego końca, pisze w komentarzu Foodie Patataj. Tak, to jest świetny plan. Także póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia razem, siemanko, cześć, pa pa.